Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Amok i zapraszam was na nowy kanał, boże, pierdoli mi się dzisiaj wszystko. Na nowy odcinek zagrajmy w GTA 4, nie wiem, który już to odcinek, mam nadzieję chyba, że 17? Chyba 17, ale po tytule będziecie wiedzieć. Ostatnio z tego, co się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, spalono nam dom. Spalono nam też ten depozyt taksówek. Właśnie przyszła mi wiadomość od Little Jacoba. Ciulgo wie, co to znaczy. Nie będę nawet tego tłumaczył. I mamy dwie misje. Jedna od Manny, która jest nowa. Zaraz ją poznamy. Dlaczego zaraz ją poznamy? Bo do bycia go nie chcę zapierdalać aż tak daleko. I pojedziemy sobie do Manny. Nie są chyba z tego co... Oj, prawie! Jaki farciarz! Z tego policjanta. Mówię, że u niej chyba są tylko... O, to tutaj! To jest ona? Ona chyba, tak? Wjedziemy sobie tam. U niej są chyba tylko... U niej jest chyba tylko 9 misji w całej grze. A nie, przepraszam, to jest on. To jest jeszcze nie ona, bo ten osiedlu też jest... Chyba. Harlem Shake! Yes, good, good, perfect, cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, it's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah, see, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles, for real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles, yeah. Oh, hey, Nico. Nuta jest fajna, nuta jest odpowiednia do klimatu. Właśnie tego, co się dzieje w tle. No tak, to jeszcze nie jest ona, bo ten na osiedlu mieszka taka babka. Co będziemy u niej mieć też misję. Okay, yeah, great. So you know, streets take no prisoners, right? But you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some mom. Niko się zestresował chyba. Okay, and yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here, turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boan. Yeah, turn that off. These street criminals are trying to reform their neighborhood. Hey, please, hold on a second. On się nie pierdoli. Wszystko rozwali. Ale się po prostu chłopak zestresował. Ja tu lukam na render obok. Jak powiedziałem w poprzednim odcinku, mam laptopa obok siebie. To ja tylko przybliżę, żeby mnie troszeczkę lepiej było słuchać. Bo mam nadzieję, że tak będzie lepiej, że chodzi mi o to, żeby... A tam! Słuchajcie tego, co się dzieje. All right, okay, well listen, look, here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers up the streets and we're gonna kick their ass and they're gonna know it was me. No, he's all. Yo, we need a car if we're gonna clean these streets. Czyli gdzie siedziałem? Get in... A, wejdź tam. Dobra. W sumie tutaj coś stoi. To mój samochód przecież! Gdzie jedziemy? These dealers was up on Grand Boulevard. Let's go to take a look, man. Back in dance, dance, back in dance. Co ja pierdolę tak w ogóle? Zabierzemy się dzisiaj troszeczkę za nagrywanie odcinków. Znaczy ja się zabiorę. Wy to możecie sobie oglądać. I nie piszcie mi, co mam zrobić, bo... Jak wy to pewnie oglądacie, to ja już pewnie skończyłem. Skończyłem nagrywać wszystkie odcinki. Ale nie wiem, czy dzisiaj skończę. Tutaj! Się zagadałem.
Teraz back, back style. Przyciście słuchawki. Nie! Fuck you doing? Za co? Boże. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Pierdolę to. Jeszcze raz. Na... Ej, ale... Co to miało znaczyć? Przyjeżdżam sobie na miejsce, piszę mi wjedź w znacznik. Chciałem wjechać w znacznik, a tu samochód dealera. Puh! Mózg rozjebany. Yo, we need a car if we're gonna clean these streets. Tak, wiem co mam zrobić. Kurde. Chociaż ten samochód mógłby się naprawić sam. Siadaj, chuju. Like a boss. Mam nadzieję, że znów nie wjadę w ten cholerny samochód dealera. I co mu się stanie, jak go porysuję kawałek? Dobra, powoli teraz jadę, żeby mnie zniszczyć samochodem. A, już, kurde. To co, on to widział? Że ja w niego wjeżdżałem? A przepraszam, ja mam go śledzić. No ci pany widać jedzie. Niko w tym momencie powiedział, jakbyście nie zrozumieli, że musimy się trzymać co najmniej dwa samochody za nim, bo inaczej można nas zorwać. Jak ja nie lubię takich misji. You gotta have some money if people is gonna respect you out there, man. The kids have to look up to me, man. To know that the clean path is the good path. You hear me? Sure, but I don't think you hear me. Stój tam. Believe that. I'm going to hold you. Szukam jakiegoś fajnego radia. Wszędzie jakaś beznadziejna muzyka. Nie mogliby zapuścić jakiegoś porządnego dubstepu? A, nie przejmuj się, że za tobą jedzie rozwalony samochód. W nim siedzi dwóch kolesi, którzy kompletnie cię nie interesują. Jeżdżą na środku drogi. O, patrz, rozjeżdżamy ludzi, śledzimy ciebie, kurde. Ja się tym nie przejmuję. Jadę tam, gdzie mam jechać. Nie zatrzymam się, nie sprawdzę. Czy mi jakiś dubstep leciał w tle? Przepraszam, jeszcze tej gry nie było wtedy. Na świecie, jak dubstep powstał. Znaczy, ona już była. Tylko dubstepu nie było. People say to me, Manny, why you do this? Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Daleko jest... Jest jeszcze ta? To jego siedziba w firmy? Czy gdzie on tam chuj jedzie? Musi się tak wpierdzielać na środek drogi? Chyba już dojeżdżamy, powiem wam. Cofaj. Masz tak na przejściu. Dobra. Jeszcze trochę. Czuję to. Przewiduję przyszły. Nie! Coś pisałem, chciałem przeczytać. Follow him into that warehouse and get rid of the dealers. Czyż...
Aha, poznaję Domicję. I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back to Nie zabiorę auta. O ty cholero, ty. Że co, ja mam tu wejść? Ich nie by wszystkich rozpierdzielić? Cut 'em up, boys. Halo, jest to kto? Nie, widzisz mnie przez drzwi. Fuck! Cholera, zaraz mnie rozwalał. Dobra, weszłem w jakieś tutaj. Pokaż się tylko. Push me! Push me! Zginęłeś? Za mną jest ktoś. Tam ktoś jest. Boże, domu góry. Nie, nie. Czemu ja kurde chcę to znaczyć, no? Ammo się skończyło chyba. A nie, amunicja się nie może skończyć. Znaczy może się, ale nie aż tak we wcześniejszym stylu. Ej, naprawdę przez to pudełka nie da rady zestrzelić ich? Przeładuj. Nie, wskakuj! Tylko przeładuj. Tam ktoś jest zawsze. Chowaj się. Nawet się nie musiałem chować. Tam ktoś jeszcze jest. Tutaj jest. Wejdź tam. Fuck you! Headshot. Dobrze. Czekajcie, tu jest apteczka. Nie, ale tu jest soda. Ona mi troszeczkę życia chyba doda. Soda ci życia doda. No. Co to? Jakaś kula le... Co to jest? Jakieś kule latają. Tam jeszcze ktoś jest. Weźmy sobie trochę amunicji. To moje Uzi. Dzień dobry. Nie, Czekaj, coś tam jest jeszcze. Co się mam wziąć? Coś wziąłem. Ale jaja. A, wiem co ja mam zrobić. I wybaczcie od razu, jakby mnie w niektórych momentach było słabo słychać. Ale po prostu to zależy od ustawienia mikrofonu, czy mam tak, bo tak to krytycznie mnie słychać, a tak to mnie lepiej słychać, prawda? Bo ten mikrofon taki jest, ja muszę sobie po prostu zainwestować w coś lepszego, na przykład Blue Yeti, chociaż mnie nie stać. 500 zł wydać na mikrofon, ale powiem wam, że mikrofon, który jest bardzo dobrej jakości. I cóż... Mamy 11 tysięcy na koncie i tym stanem konta kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i nie zapomnij... nie będę powtarzał po tej wolcie. I pamiętaj, że zawsze jeżeli film ci się spodoba, możesz zostawić łapę w górę, skomentować i dodać do ulubionych. Więc na razie cześć i siemano.